Idea koncertu Celi Ros narodziła się mniej więcej 2 lata temu, kiedy to zauważyłam, że istnieje pewna biała plama w muzyce współczesnej, mianowicie erotyka, seksualność. Ten temat jest jakoś nieobecny. Bardzo rzadko można trafić na utwory, które w jakikolwiek sposób, czy jakiś osobisty, czy bardziej krytyczny, odnoszą się do tego tematu. I pomyślałam wtedy, że ciekawie byłoby zbudować taki program. Założenie jest takie, że faktycznie seksualność, erotyka jest obecna właściwie wszędzie, i w sztukach wizualnych, i w filmie, i w teatrze. Właściwie wszelkie tabu w tym zakresie zostały w XX wieku przekroczone. Natomiast no, w muzyce jest to temat raczej nieobecny. Ważne było też to, żeby znaleźć jakby współczesny język mówienia o seksualności, a więc artystów i artystek, kompozytorów, kompozytorek urodzonych w latach 70., w latach na początku lat 80. W programie jest właściwie jeden wyjątek, może dwa wyjątki. To jest kompozycja Erwina Schulhoffa z 1919 roku, Sonata Erotica. Ten utwór powstał no, praktycznie 100 lat temu, jest najstarszym utworem w programie. Powstał w kręgu dadaistów, w środowisku kabaretu. Jest też utwór Laurie Anderson. Wybrałyśmy taki utwór Lang d'Amour. W tym programie ważne było również to, aby uwzględnić tę perspektywę kobiecą na ten temat. Udało nam się zbudować program taki, który właściwie 50 na 50 łączy muzykę kompozytorek i kompozytorów. To jest rzeczywiście duży temat i ostatnio dość głośno poruszany, a więc gender balance, czyli proporcje, czyli obecność kompozytorek w programach festiwali muzyki współczesnej. Także tutaj ten aspekt też był bardzo istotny przy konstruowaniu tego programu.